Cześć! Witam Cię w cyklu podcastów Marketing Talks, w którym rozmawiamy z ciekawymi osobami tworzącymi rynek marketingu w Polsce. Ja nazywam się Paweł Netczuk i zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Marketing Talks. Dzisiaj naszym gościem będzie kto? Krzysztof Bogacz, Lotte Wedel. Krzysiek, jak trafiłeś do branży marketingowej? Trafiłem od strony agencyjnej. Jestem dumnym Kaliszaninem, patriotą lokalnym. Zawsze opowiadam na początku o tym, że pochodzę z Kalisza, ale żeby zacząć zarabiać w marketingu, musiałem przeprowadzić się do Poznania. Zacząłem od agencji reklamowej Tequila BTL. To kiedyś to była mega fajna, duża agencja taka. Moim zdaniem najlepsza wtedy. W Poznaniu w ogóle było zagłębie dużych, dobrych, fajnych agencji BTL-owych. Nie wiem, czy... Nie tylko, tam Just i tak dalej. Ale to wiesz, dlaczego tak było? Bo Poznań, miasto targowe, bardzo dużo międzynarodowych firm w pierwszej kolejności i lokowało swoje jakieś firmy w tym województwie. Zgadza się, było tak. Pamiętam w moich czasach, że mimo, że pracowaliśmy w Poznaniu, to bardzo dużo biznesu robiliśmy również w Warszawie. To była bardzo duża, porządna agencja reklamowa. Fajna lekcja i uważam, że doskonała lekcja, żeby zaczynać marketing właśnie od strony agencji. Dobrze, a co potem? Potem była kompania piwowarska. Bardzo mi zależało, żeby przejść na stronę klienta. Umożliwiła mi to kompania piwowarska. Pracowałem na początku w takim zespole, on się nazywał Marketing Service. To byli specjaliści ATL, BTL, PR, sponsoring sportowy, opakowania z różnych dziedzin, mnóstwo, które wspierało taki zespół, który wspierał brand managerów w pracy nad projektami, a potem umożliwiono mi, zostałem brand managerem Tyskiego, a potem zrobiłem książęce, z czego jestem dumny. Wow. Powiem Ci tak, masz fajny track record, bo moim zdaniem dobry szef marketingu powinien mieć background agencyjny, bo dzięki temu szanuje osoby, które są po stronie agencji. On rozumie, wie, że to czasami wieczorami, nie wiem, tutaj klient chce, a taki account musi po prostu poskładać w agencji. Pewnie tak było, co? Znasz ten profil na Facebooku Junior Brand Manager, tak, który pokazuje taki brak empatii, czasami taką komunikację klientów do agencji, na przykład jest piątek, 17, zróbcie mi to na poniedziałek. Dzięki temu, że pracowałem w agencji, wiem, ile to kosztuje, wiem, jak się należy obchodzić z relacjami z agencjami. Zawsze staram się, żeby nasze agencje wiedziały, że są ważne i żeby ta relacja była partnerska. Ale później pracowałeś jeszcze w sektorze beauty. Też pracowałeś dla różnych, można powiedzieć, kultur, nie? Tak. Jak ci się pracowało, jak ci się teraz pracuje i jak ci się wcześniej pracowało? Beauty jest ekstra. To jest w ogóle prawdziwa szkoła FMCG. Jeżeli F w FMCG odpowiada za fast, to jest chyba najbardziej najszybszy fragment FMCG. Pracowałem w Nivei, pracowałem w L'Orealu, pracowałem w Avonie, pracowałem w Semilaku. Tak, trochę popracowałem dla beauty. To jest, po pierwsze, uczy cię tej szybkości, uczy tego, jak szybko trzeba odpowiadać na trendy. To jest też niezła szkoła, była dla mnie niezła szkoła influencerska, dlatego że beauty opiera się dzisiaj na influencerach. A druga rzecz, bardzo dużo wspaniałych kobiet w zespole miałem. W sensie beauty jest pełne kobiet, ponieważ naturalnie kobiety... Czyli dobrze się odnajdywałeś w damskim towarzystwie. Dobrze się odnajduję w zespole kobiecym, dobrze się odnajduję z partnerkami, które współtworzą biznes ze mną. Bardzo fajne, ponieważ kobiety są wymagające, które one powodują, że musisz po prostu starać się bardziej. Kurczę, wiesz co, przyszło mi do głowy na gali, jak odbierałeś nagrodę, to zaprosiłeś w pewnym momencie na scenę swój zespół. Powiem ci, naprawdę to robi takie duże wrażenie. Tak, bo na gali wręczaliście nagrodę dyrektora marketingu, ale nie ma dyrektora marketingu bez zespołu. Dokładnie. Na tej gali były ze mną cztery dziewczyny zespołu, moje ukochane partnerki w biznesie
I to było dla mnie bardzo ważne, żeby one wiedziały, że my to robimy razem. Tylko masz 4 partnerki biznesowe. Nie, mam bardzo duży zespół. I bardzo, jak duży? Bardzo duży zespół. Teraz będzie 60 osób. O kurczę. Dlatego, że ja mam poza marketingiem również R&D. R&D, ale też macie digital, macie media, macie pewnie jakieś tam czy eksportowe tematy pewnie, bo marka nadal jest na iluś tam pewnie kilkudziesięciu czy rynkach znana. Mamy eksportowe tematy, oczywiście, mamy licencje. Mhm. Na pewno znacie Państwo te produkty, gdzie różni producenci kupują od nas czekoladę i do swoich produktów okay. dokładają czekoladę. Wiadomo, Wedel to jest synonim czekolady w Polsce. Poza licencjami mam oczywiście R&D. Wspomniałeś eksport. Tak, jesteśmy obecni w bardzo wielu krajach. Planujemy być obecni w tych krajach nawet mocniej. Mhm. Planujemy powoli, step by step, podbijać pewne rynki. Eksport będzie dla nas również jednym z kierunków rozwoju. Okej. Okay. Co było Twoim największym wyzwaniem życiowym, marketingowym? Bo życiowym to może przy innej rozmowie. Ciekawe pytanie. Muszę Ci powiedzieć, że takim największym ostatnio rzeczą, którą bardzo przeżyłam i która była prawdziwym wyzwaniem, prawdziwą zmianą, to jest to, że kiedy zostajesz dyrektorem marketingu, to trochę przestajesz robić marketing własnymi rękoma. Okay. Niedawno byłem odwiedzić moją byłą szefową właśnie z kompanii piwowarskiej w Nowym Jorku i ona mi powiedziała: Krzysiek, czy ty już zauważyłeś to, że jest taki moment, kiedy po latach robienia marketingu, robienia projektów, realizowania się w kampaniach reklamowych, nagle musisz przestać to robić. Tyle pracy organizacyjno-papierkowo-zarządczej? Nie. To jest po prostu dyrektor marketingu pokazuje kierunki, challenge'uje realizację, buduje zespół, stara się, żeby zespół był jak najlepszy, jak najfajniejszy, jak najlepiej ze sobą współpracował. Mhm. Natomiast już nie jeździsz na shootingi, rzadko kiedy widujesz się z agencjami. Bardzo wielu takich kolorowych, wesołych, miłych rzeczy już się nie robi. W zamian za to, że budujesz tą strategię od samej góry. Twoim zdaniem, po czym poznać dobrego szefa marketingu? Byłem 4 dni temu na tak zwanych wizytach rynkowych. Mamy takie spotkania z naszymi kolegami ze sprzedaży z regionów. I strasznie miło to jest, ponieważ po tej oficjalnej części oczywiście jest kolacja, przy tej kolacji jest jakieś tam wineczko. I miałem takie przemyślenie, jak wracałem, ja akurat byłem na zachodzie Polski, że dobry dyrektor marketingu to taki, któremu przedstawiciele handlowi mówią: coś się zmieniło, jest lepiej. Okay. To jest super. Jeżeli przedstawiciel handlowy, który jeździ po sklepach, który rozmawia z paniami ekspedientkami, który układa towary, który jest odpowiedzialny za realizację sprzedaży, mówi: Krzysiek, dzięki temu, co robisz, nam jest łatwiej w rynku, to jest dobry dyrektor marketingu. Okej. Okay. A ja bym to rozwinął. Rzeczywiście to, że pomagacie sprzedawcom osiągać ich cele, ale to jest trochę osoba jak człowiek oświecenia. Musi mieć doskonałą znajomość, nie wiem, siedzieć w sprzedaży, pracować z ludźmi kreatywnymi, pracować z zarządem. Dobrze liczyć force. Przewidywać, mieć jaja i potrafić czasami i postawić się i przepchnąć swoje pomysły, które są trochę może inne niż wszyscy. Lub nie masz jeszcze dowodów na to, że będą działały. Tak. I to jest ryzyko. Ty chyba takie ryzyko podjąłeś. Ja podjąłem to ryzyko. Właściwie to ryzyko podjął Maciek Herman, kiedy mnie zatrudniał. To jest jego ryzyko. On wiedział, kogo zatrudnia. I jakby dostałem bardzo wyraźny brief. Ja słyszałem, że była długa rekrutacja na to stanowisko. Zostawmy to. Okay. Ale udało ci się i kapituła doceniła w ubiegłym roku ciebie za twoje ostatnie osiągnięcia. Cyfry też chyba nie kłamią. To był dobry rok?
to był dobry rok. To był bardzo intensywny rok w mojej karierze. Czyli od F ma to doświadczenie fast. fast. To był bardzo, bardzo intensywny rok. Kapituła doceniła. Wydaje mi się, że już mówiłem o tym, że Kapituła doceniła mnie, ale tak naprawdę doceniła 60... pracę całego zespołu. Natomiast doceniła na pewno tą szybkość, jaką dokonaliśmy i zmianę, jaka się dokonała. Chyba mogę wnioskować po tej nagrodzie o Brand Experience, że Kapituła doceniła naszą nową platformę kreatywną. To, że postanowiliśmy wrócić do korzeni. Postanowiliśmy pokazywać czekoladę w najbardziej apetyczny możliwy sposób. Sensualny, przyjemny. O tej przyjemności mówimy już bez przenośni. Pokazujemy ludzi, którzy się cieszą i po których reakcjach widać, że nasza czekolada jest wspaniała. I to jest ten brand experience, który wydaje mi się doceniliście. To co mój zespół zrobił w tym roku. Wiesz, Kapituła odkrywa talenty. Osoby, które często są tak zapracowane, że nie myślą o sobie, a później jednak udaje im się jesienią, okej, znajdę czas i później rzeczywiście ja mam taką perspektywę, bo miałem okazję znać, nie wiem, kilkuset szefów marketingu. Uważam, że polscy szefowie marketingu mogą mieć naprawdę być wzorem dla innych rynków, które są na znacznie bardziej, nazwijmy, ustabilizowanej pozycji, bo my jesteśmy bardziej kreatywni, musimy kombinować, szukać i pozwalamy sobie na większe trochę ryzyko niż na takich rynkach, które nie wiem, jak we Francji. Wydaje mi się, że dzisiejsi dyrektorzy marketingu w Polsce to są prawdziwe skarby. Dlatego, że jeszcze niedawno wielkie firmy, właściciele tych filii tutaj polskich, wielkie koncerny były przyzwyczajone do tego, że Europa Wschodnia rosła. Dwucyfrowo, to nie był żaden problem, to był rozwijający się rynek, w związku z tym przyzwyczailiśmy naszych właścicieli, decydentów do tego, że rośniemy dwucyfrowo. Ponieważ rynek jest już stabilny, a wymagania ciągle są duże, to polscy dyrektorzy marketingu wykazują się niewiarygodną determinacją, czego myślę już nie ma na zachodzie. Stąd tak uważam, zgodzę się z tobą. Ja znam kilkoro, pewnie nie takie setki jak ty i ciągle się uczę od moich kolegów z innych branż, z innych dziedzin, z innych firm. I uważam tak, my jesteśmy naprawdę dobrzy. Jest jeden jedyny problem w tej naszej słowiańskiej kulturze mamy ten kompleks, że nie powinniśmy się za bardzo chwalić, nie powinniśmy za bardzo się pokazywać, nie powinniśmy się eksponować. No jest coś takiego, a moim zdaniem to jest... mamy czym się chwalić, nie? Ale z drugiej strony Polaków, jeśli sami sobie nie pomożemy, to nikt nam też nie pomoże. Co nie? To jest... sami musimy przepracować pewne rzeczy. Wracając jeszcze do jednej rzeczy. Czy twoim zdaniem szef marketingu powinien być w zarządzie? Oczywiście. Są różne struktury, bo oczywiście powiedziałem tak szybko, dlatego że myślałem o mojej firmie, gdzie tak naprawdę... A nie jesteś jeszcze w zarządzie? Czy jestem w zarządzie. A jesteś w zarządzie? Jestem w zarządzie. O, okay. Jest tak, że tam gdzie firma, gdzie marketing to jest również tworzenie, szef marketingu powinien być na samej górze, powinien mieć wpływ na bardzo wczesnym etapie na strategię firmy. Oczywiście są firmy, które mają tak zbudowaną strukturę, że produkty, plany, strategie, czasami nawet reklama przychodzi w paczce z centrali, z Europy czy z zagranicy. Wtedy możemy mówić o różnego typu rozwiązaniach. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że tam gdzie jest produkt, gdzie rozwijasz produkt od początku, gdzie rozwijasz strategię od początku, gdzie zmagasz się z tym, jak dopasować produkty do konsumenta, który shopper, gdzie go znajdzie, tam powinien dyrektor marketingu od samego początku, na samej górze rozmawiać jak równy z każdym innym członkiem zarządu. Zresztą wydaje mi się, że jesteś trochę w czepku urodzony. Wiesz dlaczego? Masz bardzo fajnego szefa, który kiedyś był szefem marketingu, który pewnie pozwala ci na dużo rzeczy.
Wydaje mi się, że z tych 60 osób, które masz na pokładzie, super zespół, dużo dziewczyn, chyba super komunikacja, ale nie osiągnąłbyś też tego bez pewnych partnerów, nazwijmy kreatywno-mediowych. Z kim pracujecie? Najpierw zacznę od tego, że nie jestem w Czepku urodzony. Okay. No, mogłem, to zgadywałem. Nic mnie nie przychodzi łatwo. Okay. Nic przychodzi, ale nie łatwo. To nie są łatwe rzeczy. Ale tak, mam szefa, który kuma. Mhm. Mam cały zarząd, który jest otwarty. Mhm. Moi partnerzy, czy ze sprzedaży, czy z finansów. Mamy super dyrektora strategii, z którym po prostu rozmawia się o tym. I oni wszyscy są otwarci na to, żeby coś zrobić, coś zmienić. Nie zawsze tak było w mojej karierze, w związku z tym teraz naprawdę doceniam. Partnerzy mediowi. Muszę ci powiedzieć, że jesteśmy teraz w momencie w Wedlu, w którym bardzo mocno szukamy różnych agencji, różnych partnerów. Po prostu sprawdzamy, kto jest dla nas najlepszy. Learning by doing. Learning by doing. Nie narzekam na żadnego z naszych aktualnych partnerów, ale ponieważ Wedel jest domem brandów, bo poza master brandem Wedel mamy super brand, love brand Ptasie Mleczko. Mamy zupełnie inaczej pozycjonowane WW, robimy bardzo nowatorskie rzeczy, które niedługo zobaczycie na rynku, zupełnie dalej od naszego koru, więc szukamy różnych partnerów i ja jestem otwarty na to, żeby znajdować bardzo różne agencje, bardzo różnych partnerów, dlatego że szukamy, jakby mówimy o różnym konsumencie, o różnych drogach dotarcia, różnych mediach. Jakby chciałbym zobaczyć wielu partnerów. Okej. Okay. Jesteśmy w takim początek roku 2024. Jakim twoim zdaniem, jakie duże trendy, które zbliżają się, będą miały wpływ na twoją strategię w tym i w kolejnych latach? Zdrowie. Zdrowie. Wiadomo, nie jest żadną tajemnicą, że Polska jest rynkiem suplementów diety. Mhm. Ten rynek jest olbrzymi. W związku z tym widać, że konsument polski zwraca uwagę na takie rzeczy. Mhm. Kolejnym trendem to jest wygoda, moim zdaniem, czyli to, że konsumenci chcą mieć rzeczy do torebki, łatwo, szybko kupić. To smart. I niestety jest również trend, mówię niestety, dlatego że jest to trudny trend dla twórców i producentów. No i shopper ma, takie shopperskie zachowania bardzo smartowe, czyli szukanie promocji, szukanie kanałów, gdzie jest taniej, porównywanie cen. To też jest trend, który musimy brać bardzo wyraźnie pod uwagę. Czy wy jako marka korzystacie z jakichś już rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję waszej strategii? Bo to jest, wydaje mi się, coś, co wcześniej czy później wejdzie też w jakiś tam kanon. Jak to u was wygląda? To się bardzo ładnie łączy z twoim poprzednim pytaniem. My jako marka jeszcze nie. Ja jako szef działu marketingu jeszcze tego nie stosuję, jakby u mnie w zespole, w naszym biurowcu na piętrze marketingu. Ale nasza agencja już tak. I nasi partnerzy, nasze agencje już bardzo często pokazują nam rozwiązania sztucznej inteligencji. Cudownie szybko potrafimy porozmawiać o tym, jak mógłby wyglądać spot reklamowy. Oczywiście to mówimy o pierwszym etapie, bo ciągle najbardziej doceniam ten wkład ludzki. I koniec końców nie da się kreatywnych agencji zastąpić sztuczną inteligencją, ale już bardzo szybko można zrobić pierwsze obrazki, bardzo szybko pierwsze mock-upy. Te rzeczy takie, te ułatwiające stymulacje na początku procesu kreacji można zrobić. Przy czym podkreślam, człowiek jest najważniejszy i nie sądzę, żeby był taki etap, w którym możemy zastąpić kreatywnych czy strategów sztuczną inteligencją. Okej. Okay. To będzie zawsze supportujące rozwiązanie. Powiedz mi jeszcze, jak nagroda w konkursie dyrektor marketingu została odebrana wewnątrz firmy? Mówiłem o tym, że my Polacy nie lubimy się chwalić, ale na pewno została w ten sposób zauważona, że jest to jakieś zewnętrzne potwierdzenie,
że kierunku, w którym idziemy. Krzysiek to jest jedno, zespół marketingu to jest drugie, nasza strategia i to, co robimy, czyli to, jak zmieniamy komunikację, jak zmieniamy strategię, jak zmieniamy struktury w dziale marketingu, zostało docenione z zewnątrz i to bardzo pomaga w takim nawet docenieniu w strukturach całego. Czekać premia była? jest początek roku, poczekajmy. Okay. Poczekajmy do marcowych, kwietniowych wypłat. Maciej, okej. Okay. Są szanse? Powiedz mi, gdybyś mógł coś w swojej karierze zmienić, to co byś zrobił? Dzisiaj jest taki moment, w którym jestem zadowolony z kariery bardzo, ale jest taki jeden rzecz, taki temat, taki mój mały kompleksik. Wyjechałbym na początku kariery gdzieś za granicę. Ja pochodzę z tego pokolenia, które jeszcze bardzo bało się bezrobocia. Bardzo szybko zaczynaliśmy pracę zawodową, żeby już były jakieś pieniądze. Bardzo szybko próbowaliśmy mieć staże, pierwszą robotę, czasami byle jaką, byle tylko czegoś się złapać, bo bardzo baliśmy się bezrobocia. W związku z tym ja bardzo szybko wszedłem w ten tryb pracy zawodowej. Oczywiście to są plusy, bo będąc jeszcze bardzo młodą osobą, mam już dosyć duży experience, ale gdybym mógł dzisiaj się cofnąć, to na początku kariery wyjechałbym za granicę na chwilę. Bo widzę ludzi, którzy pobyli za granicą i wrócili. To jest pewnego rodzaju takie otrzaskanie, to jest taka pewność siebie. Nawet to, co powiedziałeś, takie upewnienie się, że my Polacy to naprawdę jesteśmy marka za granicą. I to jest i łatwość języka, to jest i pamiętanie rozwiązań. To jest know-how. Know-how z innych krajów, więc to bym zrobił. Na chwilę bym wyskoczył może do jakiejś Ameryki. Dobra. Jak ładujesz baterie? Ja śpię. To znaczy jest wiele... Zdrowy objaw. Jest tak. Czyli nie można cię budzić przed którąś godziną. Zawsze się śmiejemy u mnie w zespole. MLT to się nazywa, czyli ten zespół takich najbliższych mi współpracowników. Śmiejemy się z tego, że ludzie z mojego zespołu wracają do domu i muszą z dziećmi odrabiać lekcje i często niestety muszą wchodzić na kompromisy i spać mniej, jeżeli trzeba wstawić dwie pralki prania. Ja spania nie mogę kompromisować, nie jestem w stanie, 8 godzin muszę spać, jestem w stanie poświęcić wszystko, mogę zrezygnować z wyjścia na imprezę, mogę nie iść do kina. Jakieś pasje? Tak. Jakie? Audiobooki ostatnio. Okej. Okay. To jest... Ale z jakiego obszaru? Historia. Tak, na starość. Na starość polubiłem. Przygotowuję się do finału wielkiej gry w temacie Jagiellonów. Będziesz startował? Nie ma już wielkiej gry. Nie ma już wielkiej gry, ale tak, z Jagiellonów mógłbym dzisiaj startować. Polubiłem to. Myślę, że to jest taka odskocznia od takich codziennych problemów w momencie, kiedy czytasz o czymś, słuchasz o czymś, bo jak mówię, jakby są to audiobooki, słuchasz o czymś, co jest bardzo dalekie od twoich dzisiejszych rozterek, problemów i wyzwań. Bardzo lubię książki historyczne, łykam je jedną po drugim. Druga pasja to jest motoryzacja, łączę to czasem. Bezpiecznie. Bardzo lubię, no audiobooki to jest bezpieczny temat. Bardzo lubię Trójmiasto, bywam często. Tak tam ładuję baterie i takie połączenie, że wsiadam do samochodu, włączam... tryb samolotowy i puszczam audiobooka. Żeby ci nikt głowy... I jadę do Trójmiasta, jest super. Czy bycie szefem marketingu to jest sposób też na życie? Nie przesadzajmy. Czy to też jest pasja trochę? Wiesz co, robota jak robota, no jakby... A widziałbyś się w roli inżyniera budującego... Nie, ale mógłbym być fryzjerem,
Mógłbym gotować, prowadzić. Co, możemy tutaj uderzyć do L'Oreala. Pewnie by cię przygarnęli, bo masz duży background. Pewnie byś w salonie naprawdę miał. Musisz wiedzieć, że prowadzenie salonu, z tego co pamiętam z czasów L'Oreala, prowadzenie salonu fryzjerskiego to nie jest tylko znajomość tych technikaliów i czesania. Tam trzeba naprawdę znać się na biznesie i wiedzieć, ile co kosztuje, ile kosztuje praca ludzka i również zarządzać zespołem, także to wcale nie jest takie hop-siup. Natomiast jest pasją oczywiście bycie marketingowcem, ale jakby nie przesadzałbym, jakby z pokorą, jakby nie ratuje życia. Gdybym był mądry na tyle, żeby skończyć medycynę, to bym ratował życie ludzkie. To pewnie byś ratował. Czy masz jakieś motto życiowe albo kogoś, kto przeczytałeś jakąś książkę i bardzo cię zainspirował? Tak. Oczywiście, że czytałem autobiografię Steve'a Jobsa. Biografię Steve'a Jobsa, przepraszam. Biografię Steve'a Jobsa. I bardzo mi się podobało, jaki on był. Ale moje motto pochodzi akurat z książki o Marku Zuckerbergu. On bardzo ładnie pisał, że rzeczy zrobione są lepsze niż rzeczy idealne. Okay. Nie ma co czekać na to, aż dopracujesz coś naprawdę perfekcyjnie. Nie ma ciągle co poprawiać. Trzeba robić, próbować i najwyżej poprawiać po tym, jak się okazało, że nie jest perfekcyjne. Jestem za tym. Czy jesteś pragmatyczny? Jestem pragmatyczny, jestem odważny. Jestem za tym, żeby robić. Żeby dużo rzeczy robisz. Robię. Okej. Okay. To też jest ważna cecha. Jak nie podejmujesz decyzji, to później się nawarstwia jakieś sytuacje i ciężko jest to odkręcić. Tak, lubię wychodzić ze strefy komfortu swojej. Ja na przykład jestem bardzo słabym podróżnikiem. Mhm. Tylko motoryzacyjnym. Motoryzacyjnym bardzo lubię. Jakby samochód jest o tyle fajny, że w wielką torbę wrzucam wszystko, co wydaje mi się, że będzie mi potrzebne. Wrzucam do bagażnika i jadę. I czuję się wtedy wolny, swobodny. W Polsce wszędzie wszystko możesz dokupić, więc nie ma problemu. Ale wychodzę ze strefy komfortu i często nawet sam podróżuję gdzieś po to, żeby powiedzieć sobie: nie, bogacz, jeszcze nie usiadłeś na pupie, jeszcze spróbuj, zobacz, jak to będzie, jak będzie. Będziesz samemu, więc wychodzę ze strefy komfortu. Uważam, że lepiej rzeczy robić, niż ich nie robić. Widziałeś, że macie, że rynki z centralnej Europy były przyzwyczajone do prawie 20% wzrostów rok do roku. W ubiegłym roku był dość dobry dla was, co nie? Był dość dobry. Czy w tym roku twój budżet marketingowy trochę urósł? Tak, w tym roku mój budżet marketingowy urósł. A z jakich rzeczy będziecie, w którym kierunku będziecie mocniej inwestowali? Albo czy też wspominaliśmy, że trochę jest taka branża influencerska. Czy korzystacie na przykład? Korzystamy bardzo precyzyjnie. Mam bardzo fajny dział mediowy, który zrobił, stworzył i teraz egzekwuje nową strategię social mediową. To już bardzo wyraźnie widać, jak pooglądasz nas w social mediach, zobaczysz, że Wedel jest inny. Mhm. Od jakiegoś pół roku Wedel w social mediach jest młodszy, odważniejszy, lżejszy, a przede wszystkim dużo bardziej obecny. I tak to jest ta część. Czyli smart. Smart, ale też brave. Okej. Okay. I korzystamy z influencerów i będziemy korzystać z influencerów. Jedyne to, czego się zawsze boję przy korzystaniu z influencerów, to jest bycie z influencerami za blisko, czyli wiązanie się z influencerem na tyle blisko, że nie jest to żadną tajemnicą dla nikogo, że potem jeżeli influencer ma kłopoty, to twój produkt ma kłopoty z nim. W związku z tym raczej ja chciałbym pamiętać o tym, że influencer jest, ta sfera influencerska to jest jednak medium i korzystamy z niego tak jak z wszystkich innych mediów. Czy takie marki jak wy nie są trochę uzależnione od retailerów? Każda marka FMCG, każda marka spożywcza, chemiczna, kosmetyczna jest uzależniona od retailerów. I to jest, jak pytałeś o to, co dzisiaj musi umieć, potrafić dyrektor marketingu, to my dzisiaj musimy bardzo brać to pod uwagę. Pamiętam, jak zaczynałem pracę
jeszcze jak w agencji i tworzyliśmy różnego rodzaju prezentacje, strategie, plany kampanii reklamowych czy kampanii wprowadzeń nowych produktów dla różnych klientów, to tam przede wszystkim chodziło o konsumenta, czyli tak naprawdę mówiliśmy o tym, jak konsument macie zobaczyć, bo założenie było takie, że zbudowanie dystrybucji to jest nie problem. Jakby wtedy bardzo wszystko było równo poukładane, wszyscy retailerzy byli chętni, żeby nowe produkty brać na półkę. Jak wiemy, półki nie są z gumy. Mhm. Jak wiemy, rynek retailerski się bardzo połączył, w związku z tym mamy dużych, ważnych graczy i dzisiaj, kiedy bierzemy pod uwagę nowy produkt, nową kampanię, gdzie chcemy urosnąć, musimy brać pod uwagę również nie tylko konsumenta, ale również shoppera, gdzie on jest i to, co chcą nasi klienci osiągnąć. Musimy być świadomi tego, który retailer ma jaką strategię, jakich shopperów chce przyciągać, na czym chce zarabiać, jak chce układać półkę. To już nie jest tylko konsument. Musimy odpowiadać na potrzeby retailerów. W którym kierunku będziecie bardziej inwestować albo być aktywnym? W jakim medium? Jeśli to nie tajemnica. Trochę, nie chciałbym, żeby Maciek trochę... później powiedział, Krzysiek, powiedziałeś za dużo. Myślę, że najbardziej chodzi o to, żeby nie ułatwiać za bardzo konkurencji. Ale bez dyskusji musimy być obecni we wszystkich. To wyzwanie Wedla dzisiaj jest takie, że mamy legendarne, kochane przez konsumentów produkty, bardzo lojalnie używane i to jest pewien konstans, ale jak chcemy i dla tych konsumentów musimy być w telewizji, musimy budować tą taką mentalną dostępność, ciągle być brand awareness, consideration, ciągle być obecny i do tego bardzo dobra jest telewizja, ale pewne nowe wprowadzenia, nowe target grupy, konsumenta młodszego albo bardzo precyzyjnego musimy łapać w digitalu. W związku z tym to jest to wyzwanie, które stoi przede mną w tym roku, jak podzielić ten budżet na odpowiednie zadania, na dwie target grupy, tych, którzy są z nami od dawna trochę starsi i tych młodszych, których spróbujemy zdobyć. Okej. Czy kina są ważne? Kina są cudowne, jeżeli masz do powiedzenia dłuższą i bardzo precyzyjną historię. Wedel jest liderem historii, moim zdaniem. Wedel jest liderem historii. Dzisiaj w kinach leci nasza kampania WW. Mhm. Leci tam taka kreacja w szalony sposób zrobiona z dwoma polskimi raperami. Dostaliśmy za to kilka fajnych takich nagród. Docenieni zostaliśmy przez branżę reklamową, a to dlatego, że kiedy kręciliśmy ten film. Film jest... pozycjonowanie WW jest o prokrastynacji. Czyli na odkładaniu i takim cieszeniu się tym momentem, który jest i odpychaniu obowiązków i problemów dalej. I pomysł na jak zrobić kreację był bardzo, bardzo innowacyjny. Agencja nawet nie chciała uwierzyć, ale brief był taki, że nie chcemy skryptu. Okay. Nie, ci dwaj chłopcy. Mają luz. Ci dwaj panowie weszli na. Rozumieli, o czym jest produkt, rozumieli, jaka jest kampania i mieli. Flow. Mieli flow, mieli nagrać film. W związku z tym powstał super film. Naprawdę prześmieszny, dobry, autentyczny, niewyreżyserowany film. I on w kinach, o które pytasz, cudownie wygląda, ponieważ naprawdę można jego taką najdłuższą wersję naprawdę pochłonąć. Więc tak, stosuję kina tam, kiedy stosuję kina wtedy, kiedy jest dłuższy content do obejrzenia. Nasza emocjonalna kampania Christmasowa, Boże Narodzeniowa była w kinie. Kina są super, jak masz piękną historię do opowiedzenia. Krzysiek, masz mega track record, agencje, branża alkoholowa, branża urodowa. Teraz branża spożywcza. Prawie jesteś idealny w cudzysłowie, ale może są kompetencje, które chciałbyś wzmocnić? Oczywiście. Jakie? Mówiłem ci, jakby jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, zauważenie, insight odnalazłem, kiedy dołączyłem do Wedla. My, jak zaczynaliśmy karierę, to pędziliśmy i budowało się swoje kompetencje, te marketingowe. Czyli tak naprawdę nagradzany
doceniany i awansowany byłeś za realizowanie projektów, za doważenie wyników, takie bardzo... Zero-jedynkowe rzeczy. Zero-jedynkowe rzeczy i bardzo takie projektowe. Krótko mówiąc, musiałeś dowieść i najważniejsze było co. I w momencie, kiedy dochodzisz już bardzo wysoko i zaczynasz być dyrektorem marketingu, myślę, że tak samo jest w każdej dziedzinie, czy jest to dyrektor sprzedaży, czy każdy inny dyrektor, kiedy masz duży zespół, trzeba nauczyć się pracować z zespołem. Mhm. Trzeba nauczyć się... Mając 60 osób w zespole, musisz. Tak, i jakby... Znasz wszystkich członków swojego zespołu? Znam wszystkich członków mojego zespołu. Ja akurat jestem, na pewno znasz to pozycjonowanie diska, jestem bardzo żółty i bardzo lubię te ludzkie tematy. Znam wszystkich moich członków zespołu, ale to jest ta rzecz, te kompetencje, których się ciągle uczę i uczę się teraz bardzo intensywnie, czyli budowanie zespołu, tego z jakich osób, jakie typy osobowości czyli są ci potrzebne. Kompetencje HR-owe rozwijasz. Możesz to nazwać HR-em. Ja się trochę boję, że HR w Polsce jest bardzo mocno łączony z rekrutacją, a mnie chodzi również o rozwijanie zespołu, czyli tego, który jest. Czyli jakby wspieranie zespołu, mówienie o tym, jak są kierunki, mówienie o tym, czego się wymaga, ale również dawanie bardzo dużo space'u, jeżeli ktoś chce space'u, odnajdywanie talentów wyjątkowych, promowanie tych talentów. To jest ta część wiedzy, którą ciągle zdobywam, której się uczę. A gdzie widzisz się za 5-10 lat? Chciałbym być GM-em. Okay. I tak a propos tej skromności, o której rozmawialiśmy, słowiańskiej. Oj tak, nie wiem, nie wiem, co chciałbym robić. Jestem zadowolony, ale tak chcę być GM-em niedużej firmy, gdzie można od początku do końca mieć wpływ na wszystko. Tak. Z jakich narzędzi, aplikacji nie mógłbyś żyć? A za wyjątkiem audiobooków, to już wiemy. Audiobooki to w ogóle to jest najważniejsze. Muzyka również. Możemy mówić nazwy? Możemy mówić. No jest Storytel oczywiście, jest Spotify, to jest chyba dzisiaj już jakby nie umiem bez tego żyć, ale ja z racji na sposób, w jaki pracuję i to, że jestem ciągle otoczony ludźmi, rzadko kiedy mam taki moment na to, żeby móc wyjąć telefon i się poumawiać, ja kocham Booksy. W Booksy umawiam się na wszystkie te usługi dbania o mnie, umawiam się w Booksy i ja bardzo lubię tą aplikację. Poza tym jestem obecny w social mediach i lubię. Teraz staram się czasami ograniczać, jest taka godzina, w której już staram się odłożyć telefon do szuflady, ale lubię Instagrama, lubię TikToka. Przed naszym wywiadem prosiłem cię, żebyś wyłączył telefon, więc teraz pewnie jest 15 powiadomień. Patrzę, bo wiesz co, nawet jak go wyciszę, to on ciągle błyska, więc nie jest najgorzej. Natomiast tak, i w ogóle lubię telefon. Bardzo jest to dla mnie... Dużo rzeczy w ogóle lubisz. To może czego nie lubisz, łatwiej będzie. Co cię irytuje? Prostactwo. To prawda, też mnie to irytuje. Tak. Oraz... Wiesz co, takie osoby jak ty, albo są osoby, które cię kochają, albo nienawidzą i rzucają ci kłody. Robię wszystko, żeby ten wizerunek mój trochę zniwelować. Jesteś kolejną osobą, która twierdzi, że jestem polaryzujący. Nie wiem dlaczego. Staram się bardzo... Bo jesteś otwarty. Myślę, że Polacy mają ten kompleks, o którym mówiliśmy, że czegoś nie wypada i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że nie można ciągle robić tego samego, oczekując innych rezultatów, więc jeśli nie wyjdziesz ze swojej strefy komfortu, nie wyrwiesz się ze swojego otoczenia, no to twoje życie, wiesz, no będzie takie powielalne, nie? Tak, to też przeczytałem w którejś książce ostatnio, nie jestem zupą pomidorową, nie każdy musi mnie lubić i nie o to chodzi. Staram się być grzeczny dla każdego, ale nie wszyscy muszą mnie kochać i co z tego? I tym zamkniemy dzisiejszą naszą rozmowę. Krzysiek, bardzo dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że po trzecim przekładaniu udało nam się w końcu spotkać. A korzystając z okazji, zapraszam Was na kolejny nasz odcinek z cyklu Marketing Talks. Jeszcze raz naszym gościem był Krzysiek Bogacz, laureat konkursu Dyrektor Marketingu Roku 2023 w kategorii Brand Experience i nie tylko chyba. I jeszcze artykuły spożywcze. Dokładnie. Wedel. Super. Dzięki, Krzysiek. Dziękuję serdecznie. Mm-hmm.